Wyobraźmy sobie, że płyniemy jachtem. Nagle na horyzoncie pojawia się czubek rafy. Żeby poznać dystans, jaki nas od niej dzieli, potrzebujemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. I za jeden bok trójkąta prostokątnego przyjmiemy wysokość oczu obserwatora sumowaną z promieniem ziemskim. Drugim bokiem trójkąta będzie linia wzroku obserwatora biegnąca stycznie do widnokręgu. Trzecim bokiem, padającym pod kątem prostym do linii wzroku obserwatora, będzie promień Ziemi. I korzystając z twierdzenia Pitagorasa, możemy poznać dystans, jaki dzieli jacht od rafy. A znając prędkość, z jaką jacht się przemieszcza, czas, jaki jest potrzebny, by do niej dotrzeć. Wykonując powyższe obliczenia, uzyskamy całkiem skomplikowany wzór w postaci pierwiastek z H razy pierwiastek z 2R plus H w stosunku do dwóch promieni ziemskich, czyli 12,5 tysiąca kilometrów. Wartość H jest minimalna, gdyż jest to wysokość wzroku obserwatora, czyli wartość rzędu 3 metrów. Możemy to wyrażenie uprościć, wyrzucając H spod pierwiastka. Wówczas, uwzględniając jeszcze fakt, że promienie świetlne w atmosferze nie rozchodzą się zawsze po liniach prostych i to, że chcemy uzyskać wynik w milach morskich, nasz wzór otrzyma ostateczną postać D równe 2,08 pierwiastka z wysokości oczu obserwatora. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że zamiast rafy na horyzoncie pojawił się komin statku. Żeby obliczyć odległość dzielącą statek od jachtu, musimy zsumować odległość dzielącą jacht od widnokręgu i odległość statku od widnokręgu, podstawiając za jego wysokość około 12 metrów. Mając te dane i zakładając najczarniejszy scenariusz, że statek i jacht płyną wprost na siebie i znając jeszcze prędkość jachtu, około 6 węzłów i tempo, w jakim przemieszcza się statek, około 25 węzłów, wiemy, jaki czas można przeznaczyć na drzemkę. W rzeczywistości możemy mieć do czynienia z sytuacją, że jacht i statek poruszają się kursami rozbieżnymi. Nie interesuje nas jednak dodawanie wektorów ich prędkości, ale oszacowanie maksymalnego czasu, jaki możemy bezpiecznie przeznaczyć na sen. W naszym przypadku założyliśmy, że statek ma wysokość około 12 metrów, a nasza wysokość wynosi jakieś 3 metry. I w tej sytuacji obliczony czas na sen wynosi około 20 minut. Tak obliczony czas minimalizuje ryzyko zderzenia, nie uchroni nas jednak przed sytuacją, gdzie półzatopiony kontener rozwali nam burtę. Spać jednak trzeba. Pomyślnych wiatrów. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.